wszystkim, witajcie w moim nowym tutorialu i zbliżająca się okazja, czyli walentynki. To jest właśnie czas, kiedy możemy zrobić sobie taki ultra kobiecy makijaż. Nie chciałam tutaj robić żadnych serduszek różowych, cieni używać i tego typu rzeczy. Na to przyjdzie pora w innym czasie. Chciałam stworzyć coś po prostu takiego bardzo kobiecego, coś eleganckiego, coś, co się nada na jakąś właśnie fajną kolację, czy wyjście do teatru. Coś, w czym będziecie się po prostu czuły jak księżniczki i ja właśnie w takim makijażu się fajnie czuję i mam nadzieję, że wykorzystacie ten pomysł, także jeżeli jesteście ciekawe, jak wykonać ten makijaż, zapraszam do oglądania. Dobra, twarz mam oczyszczoną, przygotowaną, nałożę bazę z Sisley Double Tensier, ta baza, która napina skórę i sprawia, że podkład się lepiej klei. Zauważyłam, że fajnie wygląda okolica wokół oczu po użyciu tej bazy. Podoba mi się. I teraz nałożę podkład, a raczej podkłady dwa. Ostatnio zaczęłam właśnie tak dwóch używać, głównie ze względu na kolor, ale też z ciekawości, co z tej mieszanki wyjdzie i mi się podoba bardzo ta mieszanka. Mieszam kilka pompek Laura Mercier Flawless Fusion w odcieniu 3W1 Dusk i Bobbi Brown Skin Longwear Weightless Foundation w odcieniu 3 Beige. Ładnie się grają, zgrywają na mojej skórze. Kolor mi się bardzo podoba. Ten dusk sam w sobie jest dość mocno taki opalono-oliwkowy i muszę go ciutkę rozjaśnić, a ten Bobbi Brown jest za jasny, więc dlatego tak wykombinowałam, żeby to mieszać. I one fajnie mi się sprawdzają. Są na pewno długotrwałe i nie zbierają się i nic się z nimi nie dzieje. Jak dokładam więcej pudru, jak je bardzo długo noszę, zachowują się bardzo przyzwoicie. Z korektorem to robię taki myk, że najpierw używam Laura Mercier Secret Camouflage palcem na te moje tutaj zasinienia w kącikach, bo to jest mocno kryjący, fajny korektor, który nie wchodzi mi tutaj w załamania skóry, dobrze kryje. Jest mocniejszy od full cover, dlatego go tutaj lubię sobie użyć pod brwią też, no ale głównie tutaj. No a pod oczy, full cover, czasami używam numeru 6, czasami numeru 5, w zależności. Dzisiaj użyję numeru 5, jest ciut jaśniejszy, jest fajniej rozświetli skórę pod oczami. Myślę, że jeszcze dzisiaj sobie użyję ciutkę Tarte, bo jest najjaśniejszy i mocno kryjący. Dosłownie na czubeczek Beauty Blendera, żeby... To jest już tak za dużo, jest tak mocno kryjący. Żeby tylko tutaj sam ten kącik rozświetlić jeszcze bardziej. Ten trik bardzo fajnie odświeża spojrzenie, więc fajnie go zrobić, jeżeli macie chwilkę więcej czasu. No i teraz odrobinka pudru, to jest Secret Brightening Powder z Laura Mercier. Jego użyję tylko właśnie też w kącikach wewnętrznych. A na resztę twarzy puder również z Laura Mercier, Loose Setting Powder Translucent. I wciskam gąbką. Wtedy wszystko jest lepiej zagruntowane. Nie świecę się tak szybko. Lepiej się wszystko trzyma. No i brwi, najprzyjemniej mi się je wypełnia dwoma pomadami z Anastasia Beverly Hills. I jedna jest jaśniejsza w odcieniu taupe, a druga medium brown, troszkę ciemniejsza. I zaczynam od tej jaśniejszej. Mój sposób na to właśnie ten mój pędzelek z Empiku, ten farb akrylowych. Biorę sobie wieczko od pierwszego, nalewam troszeczkę Duraline i w ten sposób rozrabiam jakby i ruszam pędzlem w jedną i w drugą stronę, żeby utworzył mi się idealny szpic, który będę mogła przyłożyć do brwi. Wtedy końcówka nie jest rozczapieżona i wtedy otrzymuję lepszy, dokładniejszy, bardziej precyzyjny efekt. Teraz żel do brwi, Make Up For Ever Brow Gel przezroczysty.
Jeżeli chodzi o makijaż oka, postawię na coś bardzo, bardzo prostego. Delikatny błysk, delikatne cieniowanie, rzęsy zrobią całą robotę i właśnie tutaj mam zamiar postawić na rzęsy i na usta. To zresztą widziałyście na początku, więc powieka powinna być delikatna, żeby nie konkurowała z tymi mocnymi elementami, które postanowiłam zaznaczyć. I nałożę na całą powiekę cień właśnie Sparkle Eyeshadow, jeden z moich ulubionych, o cieniu Sunlight, który jest ostro już wymęczony. Nakładam go palcem, on da mi bardzo fajny efekt takiego błysku delikatnego na powiece, coś co łapie światło, ale robi to w tak subtelny, delikatny sposób, że tylko uprzyjemnia, a nie odwraca uwagę. Jeżeli chodzi o cieniowanie, to zrobię to po namalowaniu kreski. Kreska, pędzel numer 14, embrasz i czarny żelowy eyeliner z Bobbi Brown. Również lubię tutaj się bawić na wieczku, żeby sobie idealnie rozprowadzić taką ilość produktu, żeby się dobrze mi wygodnie malowało. Ten pędzel jest o tyle fajny, że jakby wystarczy go położyć na linii rzęs i on sam już zaznacza to, co ma zaznaczać, a kiedy chcemy, żeby był precyzyjny, to jest, bo jego końcówka jest bardzo taka w sam raz elastyczna. Trochę mi się tu za daleko wyjechało, ale od czego są małe, kochane patyczki z Muji i szybko można naprawić, jak również fajnie wyciągnąć kreskę takim patyczkiem, bo on przeciąga fajnie jeszcze wilgotny eyeliner i dzięki temu ta linia jest bardzo taka fajna, ostra. W paletce Evening Mood z Affect Cosmetics jest bardzo ładny, ciemny, głęboki odcień czekoladowego brązu i właśnie ten cień posłuży mi do jakby zagruntowania tej kreski i roztarcia jej górnej części. No i w tej samej palecie obok tutaj jest taki jaśniejszy odcień ciepłego brązu i taki pędzelek bardziej precyzyjny, ale z długim włosiem pozwoli Wam, troszeczkę zdejmę nadmiar, pozwoli Wam tutaj powiększyć optycznie oko, trochę oszukując, bo jak najpierw pomalujemy kreskę, to jakby to załamanie możemy oszukać, że jest trochę dalej, bo jakbyśmy nie rysowały kreskę, to załamanie było tutaj, gdzie dokładnie jest załamanie. Tak możemy trochę oszukać, narysować to załamanie troszeczkę wyżej. I tym samym oko optycznie się powiększy. I spójrzcie, jak przyjemnie jest to oko wymodelowane kilkoma ruchami pędzla. Kwestia tylko jakiegoś umiejętnego poprowadzenia tych linii. Wszystko jest tak fajnie wyciągnięte do góry. I w moim przypadku, żeby powieka nie była taka tutaj jakby goła, to nałożę też troszkę tego brązu na dolną powiekę, żeby oko się otworzyło jeszcze bardziej. Ten efekt powiększenia jak zawsze dopełni cielista kredka na linii wodnej. I teraz co się dzieje? Oko jest odświeżone, powiększone, wyciągnięte, bardziej kocie. Jak dokleję tutaj zaraz rzęsy, to już będzie magia. Także teraz zrobię drugie oko, jak już widzicie dokładnie tą różnicę i właśnie z tym pracujcie, z tymi liniami, z tym naciągnięciem do góry, z tym cieniowaniem, otwieraniem, z tym wszystkim, co pozwoli Wam uzyskać efekt maksymalnie wielkiego oka. No bo właśnie to są te triki, które dzisiaj tutaj stosuję. Także jak już zrobiłam jedno oko i widzicie różnicę, to pozwolę sobie zrobić drugie. Bardzo szybki, przyjemny makijaż oczu i teraz podkręcam rzęsy zalotką. Tuszuję je czarnym tuszem, tym co zawsze. Zużyłam jedno opakowanie po drugim. Mówię o High Impact Mascara Waterproof z Clinique. No i rzęsy wybrałam model Radiant firmy House of Lashes. Ten właśnie model, sprzedaż tego modelu wspiera Fundację Walki z Rakiem Piersi.
I model jest sam w sobie bardzo taki no, ciekawy, intensywny. Oczywiście przecięłam go o parę kępek. Taki trójwymiarowy, pokrzyżowany, posegregowany, taki bardzo mocny. Da mi fajny efekt kociego oka. Tutaj wyciągnięcie razem z tą kreską będzie fantastyczne. Również użyłam kleju z House of Lashes. I tak wygląda ten model właśnie w tym makijażu. Trikiem tutaj do uzyskania jeszcze bardziej uniesionego kociego oka może być właśnie przy klejeniu rzęs, jeżeli decydujecie się na klejenie rzęs, może być to, że jeżeli macie mocną, grubą kreskę, możecie tą zewnętrzną część rzęsy przykleić nieco wyżej. Nie równo z linią waszych rzęs, tylko nieco wyżej. Wtedy to oko bardziej się uniesie, bo powierzchnia tak jakby czerni będzie troszeczkę wyżej i mamy efekt jeszcze bardziej takiego wyciągniętego, uniesionego kącika, co właśnie jest moim zamiarem w tym makijażu. I też właśnie trochę oszukuję tutaj i doklejam ten zewnętrzny pasek nieco wyżej. No przez to, że jest gruba czarna kreska, to tego po prostu nie widać. Do wykończenia makijażu oczu, czyli do rozświetlenia kącików, wrócę za chwilę. Teraz wymodeluję twarz. Tutaj mam paletkę Shade & Light z Kat Von D. I ostatnio pędzel, którym bardzo lubię modelować, to numer 23 z Embrage. Jest taki właśnie płaski i fajnie się tutaj układa z boku tutaj mi twarzy. I kolejny ważny element to róż. Bardzo ładnie ożywi twarz, podkreśli policzki. To jest takie bardzo dziewczęce, jak dziewczyna się właśnie rumieni i róż to daje w makijażu. Ja użyję, mi się wydaje, tych dwóch odcieni zmieszanych razem z paletki. Również Radiant, tak samo jak te rzęsy. Wszystko pasuje. Wyjdzie mi taki brzoskwiniowy róż. Rozświetlacz pięknie złapie światło wieczorową porą na twarzy, więc nie omijam tego kroku. I ja wybieram Dandelion Twinkle, który jest piękny jak blask księżyca, jak dla mnie, firmy Benefit. I właśnie nim zaznaczam środek nosa, górnej wargi i policzków. I nim również zaznaczę wewnętrzne kąciki. Tylko zbliżyłam troszeczkę pędzelek, żeby ten blask był mocniejszy. I na usta klasyk. Postawiam na mocną, krwistą czerwień z takiego zestawu, który do mnie niedawno przyszedł, Love Kit Dreamy Matte Liquid Lipstick z firmy Nabla. I mam tutaj taki fajny, ciepły róż, fiolet, cielisty, no i właśnie ta boska czerwień, którą dzisiaj właśnie nałożę na usta. I mi się wydaje, że pięknie dopełnia ten makijaż i wychodzi z tego taki piękny, kobiecy, no, klasyk, jakby nie było. I tak wygląda mój gotowy walentynkowy makijaż. Mam jednak wielką nadzieję, że wykorzystacie ten pomysł nie tylko na tę okazję, ale na każdą inną, no bo makijaż jest po prostu klasyczny i te kosmetyki, których tutaj użyłam, zapewniają mi trwałość, jakość i pod tym względem mam nadzieję, że też skorzystacie z tego filmiku. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego, dużo miłości i widzimy się w kolejnych filmikach. Pozdrawiam!